Tak, o spowiedzi dzisiaj. Takie osoby są jakimiś później, nie wiem, wyjątkowymi w swojej społeczności, jakimiś czy. No, nie przesadzajmy. Natomiast myślę, że dużo ważniejszy jest ten moment, że ktoś ze sobą się zmierzy. Że w jakiś sposób coś tam sobie odkryje. I oczywiście to potem może procentować w jego rodzinie i w pracy zawodowej. Ciekawe mi, bo tak naukowo podchodzę do może tematu trudnego do objęcia metodami naukowymi, ale gdyby tak na jednej szali położyć, no właśnie to zmierzenie się z sobą, to poznanie siebie, to jakąś zmianę, a na drugiej traumę, ludzkie traumy i te wszystkie głosy, kiedy usłyszeli, kim są w opinii, jakby to tak zważyć. Ciekawe, co by z tego wyszło. No ale to oczywiście jest pytanie czysto teoretyczne. Retoryczne. Zastanawiam się, czy będzie sequel albo dalsze części, bo to, co mówiłem na początku, u ojca jest tak, że gdyby w każdym momencie, w takim, gdzie każdy by już dawno ocenił, osądził, powiedział świnia, zboczeniec, pijak i tak dalej, to gdzieś tam ojciec dostrzega człowieka i dostrzega to, że nigdy nie jest za późno. Także, że nawet w takim najgorszym momencie gdzieś tam jest jeszcze sekunda, żeby właśnie chwycić się brzytwy. Czy będzie druga część, czy będzie sequel, czy będzie film? To znaczy, nie ukrywam, że zbieram kolejne części. Życie jest na tyle bogate, że co jakiś czas jakieś pomysły też przychodzą i czasami niektóre osoby pytają się, tak jak pan, czy będzie jakaś dalsza część. Myślę, że tak. Znaczy, że ta formuła, która mnie też w jakiś sposób pasjonuje, formuła krótkich nowel, opowiadań, właśnie niezamkniętych, nie starających się opisać wszystko, bardzo mnie ciekawi w ogóle, że tak powiem, praca w słowie, skoro jestem w zakonie dominikańskim, bardzo mnie interesuje i to też jest jakaś forma próby zmierzenia się z tym słowem. Powiem, czego mi jeszcze brakowało i być może, jeżeli będzie druga część, to może jako czytelnik zaapeluję. Rozumiem, że jakby opowiadał ksiądz ojciec o świecie, który zna najlepiej, ale podejrzewam, że w tym świecie też ciekawy byłby głos kobiet w habitach, tak? No bo kobiety, które się pojawiają, to są kochanki, sprzątaczki, jakieś, że tak powiem, nie z branży. A ciekawy byłby właśnie głos kobiet, którego to głosu w ogóle brakuje w kościele. Może poczekam, jak tutaj zakonnice opiszą. Może zakonnice piszą, a ja mówię tak, że to tak wtedy. Trudno mi powiedzieć. Czy nie zna ojciec takiej kobiecej duszy zakonnej, w sensie, no bo myślę, że styka się ojciec w swojej tak, pracy. ale... No bo to jest ludzkie w końcu. Nie korci ojca, żeby tak właśnie też kobiecy głos się gdzieś tam pojawił. Czy to, czy bo to taka maczystowska strasznie książka. No bo jest o kapłanach, więc trudno, żeby było inaczej. Natomiast no myślę, że tak jak w życiu, zresztą to się często powtarza, że w naszym życiu bez obecności naszych mam, bez obecności kobiet nie byłoby one pełne i tak na pewno też w życiu każdego kapłana. Więc może trzeba będzie się z tym tematem też zmierzyć. No bo są na przykład też przecież zakonnice dominikantów. Tak. Zarówno klauzurowe, czyli zamknięte, jak i pracujące apostolsko. Ale nie myślałem o tym. To przyznam się od razu. To podrzucam, tylko podrzucam. Bardzo dziękuję. Bo może to będzie trzecia część na przykład. Zobaczymy. Najpierw trzeba się skupić na tym. Kiedy premiera? Albo kiedy można już... Na razie mam inne zobowiązania wobec wydawnictwa. Czyli będzie to jeszcze wcześniej? To znaczy, mam obiecane... Obiecałem w wydawnictwie taką książkę pod tytułem Sakrament Geografii. I bardzo chciałbym ją napisać. To jest o swojej pracy?
Niezupełnie. Ja kiedyś studiowałem geografię, więc w jakiś sposób ta tematyka jest mi bliska, ale bardziej chciałbym napisać o miejscach, właśnie zwykłych miejscach, gdzie zgodnie z taką piękną definicją sakramentu jako widzialnym znaku niewidzialnej łaski coś takiego się wydarzyło, czy coś takiego zobaczyłem. Plus o takich, nazwijmy to geograficznych elementach typu góra, jezioro, dolina, które mają w sobie pewne duchowe znaczenie. No to czekam ze cierpliwością. Nie przypominam to takie trochę Eliadę. Przypominam, że mam do Państwa prezentowe książki Kaczko, miniatury antyklerykalne, wydawnictwa w drodze oraz będziemy dozwyczaj w drodze z audiobookiem tejże książki. Proszę pisać na adres konkurs@tok.fm i sprecyzować w temacie maila, czy zależy Państwu na książce, czy na audiobooku. Informacje Radio Tok FM już się zbliżają, a Państwa i moim gościem był ojciec Krzysztof Topłacki, który powiedział do mnie w Polsce, sądzisz generała zakonu kaznodziejskiego wyspatu Europy Wschodniej i Centralnej, który akurat jest w Polsce, bo to jest wydarzenie nie lada, bo ojciec dużo czasu spędza w podróżach. Tak, jestem w Rzymie, w naszym domu generalnym, natomiast moja rola polega też na tym, że jeżdżę po różnych jednostkach naszego zakonu, różnych prowincjach na spotkania, czy też na tak zwane wizytacje razem z naszym ojcem generałem. Ale ponieważ Polska też należy do tego obszaru, więc mam od czasu do czasu okazję przyjechać także do naszego kraju. Bardzo dziękuję. Ojciec Krzysztof Popławski był Państwa i moim gościem. Informacje Radio Tok FM już za kilka minut o godzinie 11. Czekam na Państwa maila pod adresem nagroda@tok.fm. Rowerzystów to Bike Citizens reklamuje się jako program tylko dla nich. I faktycznie tak jest. Aplikacja prowadzi w trybie offline. Również przed wybraniem trasy trzeba pobrać mapę interesującego nas miasta. I tu niestety, ale aplikacja posiada mapy tylko niektórych polskich miast, jak Katowice, Kraków, Łódź czy Warszawa. Chodzą jednak słuchy, że w niedługim czasie ma się pojawić polska nawigacja dla rowerzystów. A ma działać podobnie jak dojadę. Pozdrawiam. Poradnik Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Czarno-białe. Ogólnie uwielbiam pingwiny. Mają fajne skałki, bardzo mi się podoba tamten mały
No postanowiliśmy życzenia wszystkich zwiedzających spełnić. W tej chwili jest 20 pingwinów, a będzie 40. Pingwiny są takimi ptakami dosyć elastycznymi. Właściwie niewiele spraw im przeszkadza. Samice walczą o samców, a samce walczą o samice. Jest troszkę takiego jazgotu, nieporozumienia w okresie godowym, po czym para dąży do swojej budki. Czasem skaczą i do wody, i czasem skaczą w wodzie, co wygląda bardzo widowiskowo i wtedy zwiedzający krzyczą, że mamy delfin. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku o 12.40. Reklama. Teraz MediaMarkt. Zamień stary na nowy. Przynieś twoje stare urządzenie elektroniczne lub elektryczne i kup nowego laptopa lub komputer ze zniżką aż do 400 zł. Okazji szukaj w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. W najnowszych charakterach. Praktyczny przewodnik do walki z bólem. Kiedy zdrada uzdrawia zwierzę. Jak wiedziałem, dawaj. Znowu ta reklama. Do języków obcych. Ale to obrzydliwe. Na kurwa druga tura reklam, no. Daj spokój. Same reklamy. Druga tura to nie jest 7 minut, to jest 9. Rzym. Rankiem 14 czerwca 1497 roku. W Tybru wyłowiono zmasakrowane zwłoki przystojnego młodego człowieka. Nazywał się Juan Borgia. Nie było nic niezwykłego. Jego rocznym składowisku wymierzanej gwałtem sprawiedliwości. Z kursem języka angielskiego Olive Green. Boże, dziady! Było to, że Juan Borgia był ulubionym synem papieża. Za dużo reklam. Ludzi historyków intryguje zagadka tego morderstwa. Czy był to akt zemsty na papieżu za rządy strachu? Wszędzie dziady, wszędzie żebracy. To wyprawka szkolna za połowę ceny. Oferta obowiązuje tylko w czwartek. Patrz. A może przyczyną była mroczna tajemnica? Do żebrania to jest uśmiech. Do reklam to jest uśmiech. Ale żeby serce dać, to nie. Jezus przyszedł, żeby dać serce za darmo, siebie, to go zabiły Żydy. Obrzydliwe. Patrz teraz, na reklamie zarobił. Informacje Tok FM. No po 9 minutach. Burmistrzowie Śródmieścia i Pragi Północ idą do prokuratury, a prezydent stolicy po raz kolejny powtarza, że nie rozważa dymisji w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji. W Singapurze przybywa osób zarażonych wirusem Zika, a Agnieszka Radwańska powalczy o kolejną rundę US Open. Burmistrzowie warszawskiego Śródmieścia oraz Pragi Północ przed zapowiedzianą na 16 specjalną sesją Rady Miasta poświęconą reprywatyzacji złożyli do prokuratury zawiadomienia dotyczące zwrotu 6 działek. Jedno z tych zawiadomień dotyczy gimnazjum przy ulicy Twardej. O przejęcie tego terenu wystąpił znany handlarz roszczeniami Maciej Marcinkowski, burmistrza Śródmieścia Piotra Kazimierczaka. Sprawy od dawna znane ratuszowi. Zarząd dzielnicy Śródmieścia od dawna sygnalizował formalnie władzom miasta o nieprawidłowościach, naszym zdaniem popełnianych w trakcie dokonywania procedury zwrotowej. Zaś burmistrz Pragi Północ, Wojciech Zabłocki, dodaje, że skala problemu jest porażająca. My wstrzymujemy w tym momencie zwrot 3 kamienic, ponieważ są to przypadki na przykład osób, które powinny już mieć ponad 100 lat w miejscu, jest nieznane, więc nie ma podstaw do tego, żeby w tej chwili takich zwrotów dokonywać. Przejrzałem dokumenty, jedna z pań, na której nazwisko do tej pory kuratorzy odzyskiwali kamienicę, zmarła w 1974 roku w Brazylii. Burmistrz Śródmieścia już zapowiedział, że w przyszłym tygodniu do prokuratury trafią kolejne zawiadomienia o możliwości popełnienia
popełnienia przestępstwa w związku z procesem reprywatyzacji w Warszawie. Dziś o tym procesie radnym opowiadać będzie prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, co ma też namówić radnych, by zajęli się jej wnioskiem w sprawie powołania specjalnej komisji, która prześledziłaby wszystkie decyzje władz miasta dotyczące zwrotu nieruchomości z ostatnich 26 lat. Pani prezydent nie zamierza natomiast podawać się do dymisji, powtórzyła to dziś po raz kolejny, a uzasadniła to m.in. tym, że chce te wszystkie sprawy wyjaśnić do końca. Reprywatyzacją ma się też zająć specjalna grupa śledczych. O powołanie tej grupy zabiega prokuratura we Wrocławiu, która przejęła znaczną część postępowań dotyczących zwrotu nieruchomości w Warszawie. Słuchasz informacji TOK FM. Nie będzie darmowych leków na życzenie, ale będą darmowe leki dla chorych, zapowiada resort zdrowia. Od dziś zaczyna obowiązywać program 75+, w ramach którego bezpłatne leki będą przysługiwały seniorom. Michał Janczura. Ministerstwo ma na ten cel 125 milionów do końca roku. Jak powiedział mi Konstanty Radziwiłł, system jest tak wymyślony, że dla wszystkich potrzebujących na leki wystarczy. Zaznacza jednak, że przy wypisywaniu recepty ze znaczkiem S każdy lekarz musi mieć ważną zasadę na uwadze. Wskazaniem do decyzji o przepisaniu tego, a nie innego leku powinna być aktualna wiedza medyczna, a nie to, czy lek jest na liście leków bezpłatnych. W komunikacie dla lekarzy ministerstwo dość mocno zaznaczyło, że sposób wypisywania recept będzie kontrolowany i na reakcję nie trzeba było długo czekać. Samorząd lekarski uważa, że resort ich straszy, a lekarze czują się mocno poruszeni, mówi Barbara Radziwicz z Porozumienia Pracodawców w Ochronie Zdrowia. Nie staniemy przed poradą, nie będziemy krzyczeć, czy ktoś chce tego leku. Ja Wieńczura, TOK FM. Więcej szczegółów i wątpliwości dotyczących programu 75+, także w programie Godziny Szczytu po 17. Rozpoczynający się dziś rok szkolny to dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców spora niewiadoma, bo jak mówiła w poranku Radia TOK FM, była minister edukacji Krystyna Bubacka, władza zapowiedziała gruntowną reformę, ale do tej pory nie przygotowała konkretnych projektów zmian w ustawach, a co najgorsze, nie przygotowała też nowych podstaw programowych. Mam wrażenie, że pani minister nam przygotowała zestawy, podała bulionówki, tylko jeszcze nie wie, czy ograniczy się do ciepłej zakąski, czy poda zupę, czy nie. Pierwszoklasiści dzisiaj, czy oni będą już realizowali program 4-letniego nauczania zintegrowanego, czy 3-letniego nauczania zintegrowanego? Nie wiem. Zdaniem Głębackiej minister Anna Zalewska powinna rozpocząć reformę od przygotowania zmian programowych, a dopiero potem dostosowywać do nich system edukacji. W tym roku nie ma już obowiązku szkolnego dla 6-latków. 6-klasiści nie będą pisali egzaminu kończącego szkołę, a w gimnazjach naukę rozpoczyna ostatni rocznik, bo szkoły te mają być wygaszane. A teraz jeszcze o tym, co uczniowie będą jedli w tym roku szkolnym. Po zmianach w rozporządzeniu do sklepików wraca odchudzona nieco drożdżówka, a stołówki dostały przyzwolenie na używanie nieco więcej cukru. Gdańsk zamierza jednak trzymać zdrowego żywienia. Paweł Radzewicz. Zdrowe jedzenie gdańskim dzieciom smakuje, przekonuje Aleksandra Włoch. Hitem są kanapki z parsną z ciecierzycy, zupa, przygotowana wyłącznie na Włoszczyźnie bez użycia kostek sztucznych zamienników. Pod wieczorki różne takie szerokowe przysmaki, czyli zielone koktajle i takie rzeczy. Szkolna kucharka Violetta Ekman dodaje, że czasami trzeba jednak toczyć małe bitwy. Nie lubią jeszcze praktycznie kasz, kuskus czy pęcza gruba. Nie chcą jeść. Pomalutku, ale wdrażam. Tak? Warto się starać karmić dzieci zdrowiej, nawet jeśli przepisy do tego nie zmuszają, przekonuje dietetyczka Agnieszka Danielewicz. Im więcej furtek się pojawia, tym coraz więcej pojawia się możliwości na to, żeby zrobić coś inaczej, bo mamy swoje przyzwyczajenia. Tutaj chodzi o zdrowie dzieci w długiej perspektywie. Z Gdańska Paweł Radziewicz, TOK FM. W Singapurze rośnie liczba osób zakażonych wirusem Zika. W żadnym innym azjatyckim kraju nie ma tak wielu chorych. Znaczna część zakażonych to robotnicy budowlani pochodzący z ościennych państw. Ich podróże wpływają na rozprzestrzenianie się wirusa. Pierwszy przypadek Ziki odnotowano już też w Malezji, o czym poinformował minister zdrowia tego kraju. Kobieta była w Singapurze. Objawy choroby pojawiły się tydzień po powrocie. Ze względu na skalę zachorowań w Singapurze, władze sąsiedniej Malezji rozpoczęły niszczenie siedlisk komarów, które przenoszą wirusa. To są informacje Radia TOK FM, a w nich jeszcze sport. Przed Agnieszką Radwańską drugi mecz US Open. Jej rywalką będzie mało znana Brytyjka Naomi Brody. O szczegółach Kamil Gafiński. Radwańska aż 5 razy w karierze odpadała w drugiej rundzie nowojorskiego turnieju. Dlatego możemy być pewni, że wyciągnęła wnioski z przeszłości i dziś podejdzie do mało znanej rywalki z należytym szacunkiem. Brody wyróżnia się w tenisowym świadku wzrostem. Mierzy aż 190 cm, dzięki czemu imponuje silnym serwisem. Agnieszka będzie musiała na niego uważać, ale jeżeli zagra na swoim normalnym poziomie, to powinna przejść dalej. Polka jest ostatnio w dobrej formie, co udowodniła w New Haven, gdzie wygrała 19 turniej w karierze. W Nowym Jorku nie śni jednak na razie o triumfie, a o pierwszym awansie do ćwierćfinału US Open. Kamil Gapiński, TOK FM. Spotkanie Radwańska-Brody powinno rozpocząć się około 19 polskiego czasu. Za chwilę jeszcze prognoza pogoda. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11.20.
Pogoda. Za oknami słonecznie ciepło, zapowiada się pogodny i słoneczny dzień. Od 21 stopni w Suwałkach, przez 24 w Zakopanem i Trójmieście, w Warszawie, Poznaniu i Łodzi 26 stopni, a we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 27. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek. Słuchacze donoszą słusznie oczywiście, że podałem dwa różne adresy. Mea culpa, ale proszę się nie przejmować, bo na obydwa adresy Państwa maile dochodzą, więc będziemy spojrzymy na te maile. Oczywiście właściwie był konkurs małpatok.fm, ale proszę się nie przejmować, także ten nagroda małpatok.fm. Zaraz obydwa foldery połączę i zobaczymy, kto był pierwszy. Studio profesor Piotr Staszewski, politolog, amerykanista, historyk, znawca powojennej historii konfliktów w państwach regionu Azji i Pacyfiku, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Przypomnijmy, dlaczego tak patrzę i w ogóle przypomniał mi się taki dowcip. Chce pan... No, to nie tak? Tylko ja, to niech pan się zapyta słuchaczy, oni do pana piszą. No dobrze. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Przychodzi ćma do podologa. Podolog mówi, proszę siadać, w czym mogę pomóc? A ćma mówi tak. Moje życie jest do niczego. Mam w ogóle szefa, który mnie nie szanuje. Siedzę w tej robocie, właściwie nie wiem po co. Chyba mój szef też nie bardzo wie po co. Bez sensu. Znaczy w ogóle chyba nawet jakbym niczego nie robił, a zresztą niczego nie robię, to i tak on by nie zauważył, a nawet jakby zauważył, to miałby to w głębokim poważaniu. O, i podolog, no, faktycznie. W domu. Codziennie budzę się obok jakiejś kobiety, której w ogóle nie poznaję. Kiedyś była moją kochaną żoną, też ją kochałem. Nie wiem, nasza relacja w ogóle chyba totalnie jest rozwalona. To musi pan dodać, że to jest rodzaj męski ćmy. No tak. No bo ćma chyba jest, nas jest rodzaj żeński, na to on budzę się obok żony. Dobrze, dzięki, że pan tutaj zepsuł flow, ale spróbuję jeszcze. Bardzo proszę. Proszę już nie przeszkadzać. Dobrze. Budzę się obok kobiety, której w ogóle nie poznaję, mojej żony, którą kiedyś kochałem. Nie wiem, chyba nasza relacja przeżywa jakiś kryzys, którego się nigdy nie podniesiemy. Mój syn zmarł w zeszłej zimy. Taka temperatura była, wielu z nas odeszło. No jestem trochę załamany. Córka z córką w ogóle nie mam kontaktu. Znaczy mam kontakt, ale nie komunikujemy się, patrzę, nie wiem, wpadła chyba w złe towarzystwo. Narkotyki, no nie bardzo wiem. Moje życie jest do niczego. Podolog mówi, no wie pan... Faktycznie pana życie wydaje się, że jest w ogóle jakieś straszne, tragiczne, ale dlaczego pan przyszedł do mnie? Powinien pan iść do psychiatry. Bo u pana paliło się światło. Tak, to jest bardzo pouczające. Rzeczywiście to jest pytanie, czy czasami nie idziemy tam? Bo to taka a propos Korei. Impulsu, tak. Bo w Korei pali się światło, w Korei Południowej. Do Korei Północnej ćma by nie przyleciała, bo tam jest ciemna. Jak pan pamięta słynne zdjęcie chyba z Newsweeka, w jeszcze wersji amerykańskiej, tam było pokazane zdjęcie z kosmosu Półwyspu Koreańskiego, gdzie południe jest oświetlone i to powiedziałbym no, mniej więcej porównywalne z Europą i Stanami. Natomiast północ jest całkowicie, podlega zaciemnieniu. Żeby nie było, środowiska naukowe doceniają profesora Piotra Staszewskiego i w The Journal of International Relations XXXX. Czyli same X-y, nie wiadomo. 4 X-y, dobrze, jakby były 3 X-y, tak bym się zastanawiał, co to jest za journal, co to za relations bardziej. Ukazał się artykuł profesora Staszewskiego zatytułowany Kim Jong-un and Northeast Security. Profesor szerzej taką narrację zbudował właściwie, no bo czasami człowiek, nie wiem, wcinając kimchi, myśli sobie, a właściwie co tam w tej Korei, czy oni się kiedyś pogodzą, czy nie pogodzą i jak to wpłynie na
bezpieczeństwo w tamtym regionie. No i na ratunek profesor Piotr Staszewski, który się zna na tych kwestiach, drukują jego artykuły, więc coś musi być na rzeczy. I teraz wyjaśni naszym słuchaczom i mnie także, jakie szanse na stabilną sytuację albo może na jakiś pokój międzynarodowy panazjatycki są w regionie. To znaczy, to jest taka sprawa, że była tam, to była konferencja zorganizowana w Tajpej w grudniu zeszłego roku i tam właśnie była poświęcona sprawa, temat tej konferencji był poświęcony bezpieczeństwu na Półwyspie Koreańskim i bezpieczeństwu w regionie Azji i Pacyfiku. Jak pan słusznie zauważył, to jest taki język naukowy, którego ja osobiście nie lubię, ale w tym, znaczy staram się nie przesadzać tam z różnego rodzaju zwrotami, które są niezrozumiałe i które są rzeczywiście napuszone to od tego strony. Ale rzeczywiście problem jest taki, bo pan mówi, czy się pogodzą. Teraz jest pytanie takie, czy mamy sytuację, która cały czas jest sytuacją wojenną. W roku 53 mamy zawieszenie broni. W pewnym momencie nawet Korea Północna później mówiła, że znajduje się w stanie wojny z Koreą Południową, co też nie zaprzecza prawdzie, bo zawieszenie broni nie niweluje konfliktu. Konflikt może być konfliktem zbrojnym, może być konfliktem o innym obliczu, ale mamy rzeczywiście do czynienia z dwoma wrogimi państwami i przypomnijmy też na marginesie, że my jako Rzeczpospolita Polska utrzymujemy relacje z oboma państwami koreańskimi, z Koreą Północną. Pokorne ciele, dwie matki z się. To jest tylko pytanie, która matka może mieć więcej do powiedzenia. Cała sprawa polega na tym, że wszyscy raczej odbieramy Koreę Północną jako czynnik destabilizujący i ten, który zaognia atmosferę i który może doprowadzić do wybuchu, przerodzenia się tego konfliktu znowu w konflikt zbrojny. Natomiast ja mam nieco inne zdanie na ten temat i bynajmniej znowu chciałem powiedzieć, ja stronię od pewnej rzeczy, że jakakolwiek praca naukowa powinna być oryginalna, czyli można wyssać z palca różne rzeczy albo połączyć różne fakty i stworzyć jakąś oryginalną tezę, która będzie po prostu wzbudzała kontrowersje. Nie. Korea Północna jest... Jaki system tam panuje, to wiemy, nie będziemy o tym systemie mówić, natomiast jest tak naprawdę nieprzewidywalna w swoich zachowaniach, ale z drugiej strony jest w jakiś sposób powstrzymywana nie tylko przez Koreę Południową i te zachowania Korei Północnej są bardzo skrupulatnie analizowane przez Koreę Południową. Pamiętajmy, że mamy trzech dyktatorów tam, to znaczy pierwszy był Kim Il-sen, czyli Kim Il-sung, Kim Jong-il i obecnie jest Kim Jong-un, to bardzo po koreańsku brzmi Kim Jong-un. I Kim Jong-un, pozostanie przy tej transkrypcji w wymowie naszej europejskiej, Kim Jong-un nie jest człowiekiem nieobliczalnym, czy tak jak się mówi, jak dyktator, że ma swoje różnego rodzaju zachowania i rzeczywiście nie wiadomo, co on może zrobić, bo tak naprawdę Korea Północna wie, że znajduje się w pewnego rodzaju klinczu. Ten klincz polega na tym, że system, który został tam stworzony, jest systemem, który tak naprawdę tworzy dwie elity władzy, elitę cywilów, elitę wojskową i teraz to jest permanentna walka o utrzymanie się przy władzy dyktatora, który musi stawiać albo przeciwstawiać dwie frakcje przeciwko sobie. Cały czas mówi się o tym, że Korea Północna posiada broń nuklearną. Nie wiadomo, jaki jest potencjał tej broni nuklearnej. Wiadomo, że na pewno jedną głowicę ma z całą pewnością, chociaż, jak panu przedstawiłem pewne wyliczenia i dane statystyczne, mówi się o tym, że ma od 6 do 8 głowic nuklearnych. Czy te głowice nuklearne mogą być odpalone? To jest pierwsze pytanie, czyli na ile zagrożenie w regionie Azji i Pacyfiku i na Półwyspie Koreańskim w szczególności jest takie, że Korea Północna może taką rakietę odpalić. Otóż ona straszyła, rząd Korei Północnej straszył wielokrotnie, że taką rakietę, taką głowicę może odpalić przeciwko Japonii najpierw, a później dopiero jeżeli chodzi o możliwość wszczęcia jakiegoś konfliktu, ale z Koreą Południową, ale z kolei zaznacza, że ta broń nuklearna jest do obrony własnej, tylko przeznaczona i tak naprawdę ona się broni. Ponieważ tak jak powiedziałem, klincz władzy w Korei Północnej polega właśnie na tym, że stworzono system, który nie ma, niby jest w izolacji międzynarodowej, ale który nie ma racji bytu poza tym, że musi istnieć sam dla siebie i żeby przedłużać egzystencję tego systemu musi działać. Czasami agresywnie, a czasami mniej agresywnie. Relacje z Koreą Południową są takie, że oba rządy oczywiście siebie nie uznają, uważają się za rządy uzurpatorskie. Na marginesie Korea Północna i Korea Południowa zostały stworzone przez obce mocarstwa na mocy porozumień międzynarodowych. To po 1945 roku jest podział Korei na
część północną ze stolicą w Pjongjang czy Fenianie i Koreę Południową ze stolicą w Seulu. I linia 38 równoleżnika miała dzielić tylko tymczasowo oba państwa koreańskie po to, żeby później nastąpiły zjednoczeniowe wybory i naród miał się wypowiedzieć demokratycznie, kogo by chciał widzieć u władzy. W rezultacie w roku 1950 Korea Północna, sądując najpierw grunt w Związku Sowieckim, nie uzyskała akceptacji towarzysza Stalina do tego, by rozpocząć wojnę. Nikt się Półwyspem Koreańskim nie interesował, bo była to właściwie, to było państwo, w którym dochód narodowy w Korei Południowej, też w okresie powojennym, po wojnie Korei Koreańskiej, wynosił niewiele powyżej $100 na głowę. To był kraj, Półwysep był bardzo biedny i północ była bogatsza, posiadała zasoby naturalne. Otóż Kim Il-sung zdecydował, że doprowadzi do zjednoczenia Korei, no i przekroczył granicę 38 równoleżnika przed przewidywanym terminem wyborów. Wojna trwała 3 lata, już nie będziemy opowiadać o jej wyniku. W każdym razie była to interwencja sił międzynarodowych w ramach ONZ-u i w rezultacie doszło do, no powiedzmy, trwałego podziału, czyli utrwalono na 38 równoleżniku podział, że będzie to Korea Północna i Korea Południowa, które będą pod auspicjami ONZ-u, strefa Panmunjom, czyli strefa rozdzielająca oba kraje koreańskie. Korea Południowa miała właściwie na początku rząd Syngmana Rhee, który niczego nie zdołał zrobić. Natomiast później zaczął się cały cud, tak zwany cud gospodarczy, o czym za chwilę. Tak, wrócimy po informacjach. Informacja o 11.20. Profesor Piotr Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa, jest Państwa i moim gościem. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Na powitanie szkoły kup iPhone SE. Procesor A9. Kamera EyeSight 12 megapikseli. Za 2099 zł. Saturn. Technologia tak ma. Kino Helios zaprasza na projekt edukacyjny Kino na temat. Kino na temat to wybitne filmy, dzięki którym będziesz bliżej aktualnych problemów i ważnych wydarzeń. Kino na temat to kontrowersyjne tematy i ciekawa rozmowa z udziałem ekspertów. Szczegóły na helios.pl. Szukasz ślicznego mieszkania dla siebie, dla rodziny? To znajdź je w Mateksi. Spędź weekend z nami na Bielanach, a na pewno znajdziesz swoje miejsce do życia tu, na Dolnym Marymoncie. Odetchniesz wśród zieleni Lasu Bielańskiego, napijesz się pysznego soku pomarańczowego i poznasz... Podobno w pierścieniu była ukryta cienka i za duże pieniądze. Lub jadem. Za duże pieniądze. Oni chcą ciebie wykorzystać ciepłymi słowami też. Nie daj się zwieść. Nie daj się oszukać. Nie daj się omamić. A mimo to Bordziowie sprawiali wrażenie niezwyciężonych. Miało się to zmienić. Akt trzeci. To KFM, jak to kończy. Krwawa właśnie. Barbie, baby, langstrom, ekstra. Wszystko krwawe. Tam, gdzie religia, tam krwawe. Stosy, bunty, pucze. Wszystko krwawe. Tam, gdzie religia, tam krwawe. Nawet ludzie, którzy w armii służą też poprzez małe dziecko, mogą poznać prawdę. Mogą poznać prawdę, nawet poprzez małe dziecko. Poprzez małe dziecko. Akcja miała podporządkować miasta państwa głów i powstrzymać najazdy Francuzów. Aleksander sądził, iż zna człowieka odpowiedniego do wykonania tego zadania. Wezwał z Hiszpanii najstarszego ulubionego syna, Juana Borgię. Papież bezwiednie stworzył okazję do popełnienia tajemniczego morderstwa.
Przy każdej kontroli przy placówce oświatowej sprawdzamy, jeśli oczywiście jest taka możliwość, trzeźwość także rodziców, sprawdzamy, czy są foteliki, żeby to bezpieczeństwo w tym maksymalnym stopniu było tym dzieciom zabezpieczone. Ale macie też fanty dla maluchów. Przynieśliśmy ze sobą plany lekcji, z tyłu na tych planach lekcji jest bardzo fajny skrót przepisów drogowych dla dzieci, żeby pamiętały o tym zielonym świetle, żeby nosiły odblaski, no i przede wszystkim, żeby pamiętały o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze. Policjanci zwracają uwagę także na to, że dorośli dają dzieciom dobry przykład, na przykład przechodząc przez ulicę po pasach. Słuchasz informacji TOK FM. Turecka dyrekcja do spraw katastrof i sytuacji nadzwyczajnej zaczęła pracować nad dostarczaniem pomocy do Jarabulusu, miasta w północnej Syrii, które tureckie siły pomogły wyzwolić z rąk tzw. państwa islamskiego. W Jarabulusie brakuje chleba i wody pitnej. Mieszkańcy miasta relacjonowali Reutersowi, że dżihadyści uciekając zabrali ze sobą wszystko, nawet piece do pieczenia chleba. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11.40. Pogoda. Za oknami w Polsce dziś słonecznie i ciepło. Na termometrach od 21 stopni w Suwałkach, przez 24 w Zakopanem i Trójmieście, 26 w Warszawie, Poznaniu oraz Łodzi, do 27 stopni we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program OFF, Czarek, studio, profesor Piotr Ostaszewski, politolog, amerykanista, znawca powojennej historii konfliktów w państwach regionu Azji i Pacyfiku, Szkoła Główna Handlowa. Dzisiaj bezpieczeństwo Azji Północnej na podstawie relacji Korei Północnej z Południową, Korei Północnej z Południową i których ja nie mam ościennymi. Oficjalnie tych relacji nie ma, a jednak są. Właśnie. No teraz przejdźmy do bardziej... Proszę, mówiłem o południu teraz. Tak, teraz przejdźmy do... Mówiłem o południu, że tam był pierwszym przywódcą, był Lee Sin-man, czy Sin-man Lee, który tak naprawdę niczego nie wniósł nowego. To już był podział sztywny na linii 38 równoleżnika i tak naprawdę Korea Południowa nie potrafiła wyjść z zapaści gospodarczej. To był, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo biedny kraj, a po wojnie koreańskiej był kompletnie zdewastowany. Ktoś mi powiedział w Korei Południowej, że dlatego jest to jedyny kraj, gdzie pałeczki są z metalu, przypominają nieco druty do robienia na drutach, dlatego że w pewnym momencie był właściwie wycięto wszystkie bambusy i nie było z czego robić tych pałeczek, tylko to, co było przetapiane. Nie wiem, czy to jest metalowe rzeczy, które były przetapiane na pałeczki. Nie wiem, czy to jest prawda. Metal łatwiej uzyskać niż bambus. Niż bambus. To mnie zdziwiło, ale faktem jest, że później, na początku lat 60. dokonał się przewrót w Korei Północnej i władzę uzyskała generacja młodych pułkowników i był Bak Chung-hee. Obecnie jego córka jest prezydentem Korei Południowej, Bak Chung-hee. Bak Chung-hee stworzył podstawy i cały plan gospodarczy rozwoju Korei Południowej. Nie ma czegoś takiego jak pojęcie cudu gospodarczego. Cud to by musiały być jakieś siły nadprzyrodzone. Nie. Koreańczycy są... Ciężka praca. Ciężka praca i właściwie dobra organizacja. To są dwie rzeczy. Siermiężna, ciężka praca. Bo dodajmy siermiężna. To nie było nic przyjemnego. Tworzenie tych zrębów wielkiej gospodarki, 11 czy 12 gospodarki na świecie, ale faktem jest, że Bak Chung-hee potrafił rządzić żelazną ręką i był zdecydowanie, te wszystkie rządy, oczywiście południowo-koreańskie, były zdecydowanie antykomunistyczne, czy anty też północno-koreańskie, znaczy uznają rząd Korei Północnej za uzurpatorów i vice versa. Otóż Bak Chung-hee był zresztą prezydentem, który zginął w zamachu. Mnóstwo incydentów zbrojnych, które dzieje się w Panmunjomie. Panmunjom to jest wioska, w której się stykają dwa państwa koreańskie, ponieważ je rozdziela strefa zdemilitaryzowana o mniej więcej szerokości 5 km. I punkty styczne, czy między innymi najbardziej znany Panmunjom, są owe słynne trzy niebieskie baraki, gdzie podpisywano porozumienia kończące ten etap konfliktu zbrojnego 50-53. No i to jest jedna z najpilniej strzeżonych granic na kuli ziemskiej. Obecnie chyba najbardziej strzeżona rzeczywiście granica. Korea Południowa ma 32-tysięczny kontyngent amerykański na swoim terytorium. Jest to kraj chyba najbardziej przez wojsko amerykańskie, chciałem powiedzieć, surveillance, czyli takim, nie wiem jak to, jakiego adekwatnego użyć. Obserwowany. To może chyba najlepiej. Tak. I teraz
Korea Południowa przeszła przez pewne okresy dyktatorskie po Bak Chung-hee, był Chung Duk-hwan, który zresztą w roku 1988 został, ustąpił władzy. Potem następuje okres już demokratyzacji, Roteu i zresztą konstytucja południowo-koreańska zapewnia prezydentowi tylko jedną 5-letnią kadencję. Taka jest obawa przed rządami dyktatorskimi. W końcu lat 90. następuje powolne zbliżanie dwóch państw koreańskich i tak zwana Sunshine Policy, czyli polityka słoneczna, pogodzenia jakby dwóch państw koreańskich, zbliżenia. Otóż w roku 2000 tak naprawdę miał miejsce pierwszy szczyt koreański, czyli Korea Południowa stała się największym partnerem handlowym dla Korei Północnej. Obecnie to są Chiny. I Sunshine Policy, kiedy Chiny jak Chiny, ale Kim ponieważ mamy tę teraz politykę, to jest to Festiwal polityka, Kultury Żydowskiej, to warto doprowadzić do tego, byśmy wiedzieć, które z przykazań jest najważniejsze, które przykazań jest pierwsze, najważniejsze. Co trzeba robić, żeby podobać się? Później, że no właśnie, zaraz tu nie chodziło o żadne jakieś nieczyste zagrania, ale Korea Północna otrzymywała pewną pomoc żywnościową od Korei Południowej. Zresztą mówi się o tym, że Korea Południowa jednak, gdyby nie pomoc żywnościowa Korei Południowej, to Korea Północna miałaby się znacznie gorzej. Później ta Sunshine Policy zaczyna ustępować miejsca pewnemu, powiedziałbym, zamrożeniu, czy pewnym zlodowaceniu stosunków. I w roku 2010 mamy incydent zbrojny już ze statkiem południowo-koreańskim i wtedy następuje powolne rozchodzenie się znowu dróg. Zbudowano kompleks w Kaesong, który jest na linii granicznej po stronie północno-koreańskiej. Ten kompleks Kaesong miał tak naprawdę, to była pewna taka trampolina dla otwarcia się północy na inwestycje południowe. Między innymi 250 firm południowo-koreańskich zainwestowało pieniądze w ten kompleks Kaesong i mniej więcej 100 tysięcy osób zatrudniano z Korei Północnej. Czyli to dla nich był pewien awans, ponieważ mogli, no nie wiem czy więcej zrobić, ale dostać może większe racje żywnościowe. Faktem jest, że później zaczyna być to znowu papierek lakmusowy. W momencie, ja mówiłem, że Korea Północna stosuje bardzo sprytną taktykę. Straszenie, potem następuje uchylenie drzwi, czy jakby otwarcie ramion, chodźmy, porozmawiajmy, a potem znowu straszenie i zawsze przy tym straszeniu musi być reakcja, oczekuje się, jaka będzie reakcja południa. Reakcja jest taka, że południe na przykład rejestruje bardzo skrzętnie wszelkiego rodzaju incydenty zbrojne na granicy w tej strefie Panmunjom. Te incydenty graniczne, które mamy napisane chociażby w Wikipedii, jeśli znajdziemy, to jest to tylko znikomy procent. Rozmawiałem z osobami, które pracują w Ministerstwie Bezpieczeństwa południowo-koreańskim i które mówiły, że tych incydentów przez minione 10 lat było około 3,5 tysiąca. Każdy incydent jest notowany i każdy incydent musi spotkać się z jakąś ripostą. Dlatego, tak jak mówię, to jest pewnego rodzaju badanie gruntu przez Koreę Północną, do którego punktu można się posunąć i w którym momencie będzie dany odpór. Odpór jest zawsze jest jakiś rewanż, to znaczy musi być dany jakiś sygnał przynajmniej, że jesteśmy gotowi, żeby jakiekolwiek agresywne kroki odeprzeć. Jak wygląda, może krótko, jak wygląda strefa graniczna? Ja miałem przyjemność albo nieprzyjemność. To jest okazja. Koreańczycy z południa mówią, że to jest dla nich dosyć... Oni się wstydzą Korei Północnej. To jest dosyć zaskakujące. Wstydzą się, że jednak to są Koreańczycy, że jednak ta północ jest właściwie stała się własnością jednej rodziny, klanu rodzinnego Kimów. Wszelkiego rodzaju dywagacje, czy nowy władca, tak jak pan pamięta, było z Kim Jong-ilem też, że no, idzie powiew nowego, będą jakieś reformy. To też później bardzo szybko ustępuje miejsca twardej polityce. Otóż chodzi o to, że Panmunjom jest tą strefą, do której nie można wjechać w ogóle, tak, odwiedzić jej. Trzeba najpierw się zapisać na wycieczkę i trzeba być z paszportem. Ten paszport jest dwukrotnie sprawdzany. Wjazd do strefy zdemilitaryzowanej, kiedy przekracza się tę granicę, jesteśmy przywitani przez komandosów południowo-koreańskich. Dosyć też ciekawe, ci komandosi południowo-koreańscy to są
wyselekcjonowani młodzi ludzie, służba wojskowa w Korei Południowej trwa 3 lata, w Korei Południowej Północnej chyba powyżej nawet może trwać 20, w każdym razie za chwilę pomówimy o potencjałach, bo to jest też dosyć charakterystyczne. I jest to komando z południowo-koreańskiej, zazwyczaj bierze się tam osoby powyżej 1,80 m wzrostu. Oni są bardzo dobrze fizycznie i psychicznie przygotowani do pełnienia swojej funkcji. Sprawdzają paszporty, mają ciemne okulary. Wszyscy noszą ciemne okulary. Pytanie jest dlaczego? No nie dlatego, że mają zapalenie spojówek, tylko dlatego, żeby nie można było dobrze rozpoznać twarzy. Są fotografowani od strony północnej. W momencie, kiedy już wjedziemy do tej strefy, gdzie stoją żołnierze też południowo-koreańscy, zazwyczaj stoją przy barakach, że widać ich tylko część ze strony północnej. Nigdy nie stoją tak, że widać ich w pozycji nieruchomej z przodu. Nie jest cały widoczny, cała postać. Co to za żołnierze, co nie chcą być rozpoznani na zdjęciach? Dlatego, że jest pomijane. To żołnierze celebryci. Gdzie do wojny powiedzą, nie, sorry, nie. Poszedłbym walczyć, ale mogą mnie poznać. Proszę, mogą mnie poznać, dlatego, że... Zostaje w koszarach. Robione są zdjęcia, to zdjęcie idzie do komputera w Korei Północnej, patrzy się, próbuje się przynajmniej dociec, kto to jest, jego tożsamość, może nastąpić na przykład incydent wobec jego rodziny, porwanie kogoś z członka tej rodziny. A łatwo się porywa członków rodziny na terenie obcego państwa? Łatwo. Dorośli ludzie mają takie... Uwaga, incydenty... Ja. Łatwo, jeżeli pan jest, jeżeli pan... Puste głowy, nie po kolei, Janek Witek mówił, nie po kolei w głowie. Służba wiadowcza to jedno, a zorganizowanie porwania... Jeżeli mogę dokończyć. Cały masa porwań, to jest lata, przełom lat 80-tych, 90-tych, te porwania zostają ujawnione na początku XXI wieku. Chyba premierem Japonii był Koizumi wtedy. Otóż porwano ponad 80 studentów japońskich. Głównie porwano ich albo w Europie, w Londynie. Ale porwano w Londynie studentów japońskich po to, żeby wywrzeć presję na koreańskich żołnierzach, którzy stoją na granicy? Nie, żeby tworzyć... Oni mieli być lektorami języka japońskiego, żeby tworzyć armię szpiegów do Japonii. I to samo mogło dotyczyć... Jest to kwestia taka, że Korea Północna traktuje, że główny wrog... No tak sobie myślę, że jak chcemy zdobyć lektora, to łatwiej jest go wynająć, zapłacić mu. Bo pan znowu myśli naszymi kategoriami. Nie. No nie, no to wolnymi kategoriami. Nie. Porywano ich i była cała sprawa, że... Czy nie można porwać byle kogo? Czy musi to być członek rodziny żołnierza? Jeżeli pan porywa członka rodziny żołnierza, to pan się stara przede wszystkim wydobyć informacje, może pan również inwigilować. Korea Południowa miała bardzo dużo incydentów takich na przykład... A nie lepiej żołnierza? Przerzucaniem... Jak miał do wyboru porwać żołnierza i żonę, no to kto mi więcej o wojsku powie? Tego nie wiem, raczej czy żołnierz. Tego nie wiem, czy można pan szantażować żołnierza. Może poprzez rodzinę może pan również wpłynąć na tego żołnierza, który jest w strefie... Znaczy musi pan liczyć na to, że nie zgłosi porwania? Nie, no zgłosi porwania. Dobra, będę strzelał w powietrze. Proszę, ataku będę strzelał w powietrze. To zupełnie inaczej wygląda. Proszę pamiętać, że na przykład było mnóstwo incydentów z łodziami podwodnymi, 2-3-osobowymi. To były grupy wywiadowcze, które przenikały na terytorium Korei Południowej, miały dokonać jakiegoś aktu terrorystycznego i w momencie wykrycia popełniali samobójstwo. Było bardzo wysoko, że tak powiem, czy morale jest wysokie. Wiara na władzy Korei Północnej. Ale to jest jedno, ale proszę sobie wyobrazić taką ekipę, która, trzyosobowa ekipa w małej łódce, okręciku podwodnym, która ląduje u wybrzeży, potem zasuwa do Seulu pociągiem, potem porywa żonę, potem z tą żoną pociągiem wracają na wybrzeże, pakują się do okrętu podwodnego i wracają. Wszystko jest możliwe. Teraz, pan mówi błagam, ma pan w strefie Panmunjom, w strefie zdemilitaryzowanej, 4 tunele wykopane ludzkimi rękoma, bez maszyn. Korea Północna w 1978 roku ukończyła te 4 przekopy. Korea Południowa to odkryła przez detektory, które tam były zamontowane, i zalała te tunele. Jeden z nich jest dzisiaj też wątpliwą atrakcją turystyczną. 200 metrów w głąb ziemi. Chodziło o to, żeby... I teraz jest pytanie. Czy rzeczywiście chodziło o to, żeby zająć Seul? Bo podobno koncepcja Kim Il-sena była taka, żeby przerzucić jedną dywizję tym tunelem i zająć Seul, który jest w odległości około 50 km od strefy Panmunjom. Czy chodziło znowu o to, że tak jak mówiłem, zastraszanie. Takie incydenty różnego rodzaju, te właśnie, czy to z tymi łodziami podwodnymi, z tym wszystkim, to jest to zastraszanie. Znaczy, tworzy się atmosferę. I ten tunel, te tunele miały być... albo straszakiem, albo rzeczywiście planowano zajęcie Seulu, czyli rozpętanie znowu kolejnego konfliktu zbrojnego, który zakończyłby się tak, jakby się zakończył. Panie profesorze, jeszcze niech będzie pan następnym razem w Korei Południowej. Sugestia dla komandosów.
kominiarki dużo lepiej zasłaniają twarz niż sumne okulary. Paranoja jest lepiej. Ja opowiadam nam o jeszcze innym zupełnie. Rodziny, ale... kominiarki proponuje, okulary gorzej. Jest to najpilniej strzeżona granica. Opowiadają nam inną jeszcze sprawę. Otóż co się dzieje w momencie, kiedy... Historie chyba opowiadają białasom, którzy przyjeżdżają i potem wracają do Europy. Nie, nie, to nie zupełnie tak. Można oczywiście powiedzieć, że to jest podszyte paranoją, prawda? Wszystko, że jest, ma pan cały czas permanentny strach, albo żyje pan w permanentnym strachu, albo cały czas stara się pan być czujny. Co oni takiego mogą przygotować? Otóż ucieczka praktycznie przez 38 równoleżnik, przez tę strefę graniczną, pan Mundzon, jest praktycznie niemożliwa. I co się dzieje w momencie, kiedy żołnierz północno-koreański próbuje tę strefę sforsować? To oczywiście nie muszę panu mówić, że w Korei Północnej cała rodzina idzie do obozu koncentracyjnego, wszyscy są zesłani. Ale nawet tam jest dosyć dużo uciekinierów obecnie w Korei Południowej. Ponad 35 tysięcy żyje uciekinierów z Korei Północnej. Oni przechodzą głównie przez strefę północną rzekę Yalu, przez Chiny i tam łodziami czy innym środkiem transportu próbują się dostać do Korei Południowej. Ale o nich może to nie jest tak istotne, bo to nie jest element, który można powiedzieć jako element wywiadowczy, czy biorący udział w jakimś procesie aktów terrorystycznych. Ta osoba, która próbuje zbiec, jeżeli zestrzeli go snajper, no to oczywiście snajper będzie miał z tego powodu jakieś wyróżnienie, nagrodę. Natomiast jest problem, co zrobić z ciałem. I to była taka rzecz, chyba z 10 lat temu omawiano sprawę z żołnierzami właśnie z strefy Panmunjom, ponieważ takie ciało znaleźli zastrzelonej osoby. No to dobrze, to co teraz z nim robicie? No to teraz tak, no my z nimi stoimy twarzą w twarz, ale my się do nich nie możemy w ogóle odzywać. Oni się też w ogóle nie ma, zero reakcji jest. Twarzą w twarz, pół twarzy powiedzmy. I teraz dzwonimy do Seulu, mówimy, że mamy ciało nieszczęśnika, który próbował zbiec i z Seulu jest kontakt z Fenianem. Fenian wydaje zgodę na to, żeby to ciało zostało odebrane, więc oni przez ten niebieski barak próbują to ciało spotkać się z delegacją północno-koreańską i to ciało przekazać. Natomiast do baraku najpierw wchodzi trzech żołnierzy i to widziałem akurat na filmie dokumentalnym National Geographic. Nie wiem, czy to jest prawda. W każdym razie jeden trzyma klucz, który otwiera te drzwi na stronę północną, a dwóch trzyma go za rękę, bo się boją, że go wciągną na stronę północną. Czy to jest podszyte paranoją? Pewnie tak. To była jedna z takich przykładów. Lękliwi ci żołnierze. Oni nie są lękliwi. To jest po prostu wszystko, tak jak panu powiedziałem, podszyte pewnego rodzaju strachem i ze strachem czy paranoją wręcz. To znaczy to, czego można się po nich spodziewać. Wrócimy po informacjach Radio Tok FM. Profesor Piotr Staszewski ze Szkoły Głównej Handlowej jest państwa i moim gościem. Informacje o 11.40. Reklama. Saturn radzi. Radio Tok FM Euroconchita Barbie Baby Langström Extra pokazuje państwu laleczki Cyberberga. Gdy kultura pojechała, proszę państwa, do Wrocławia, bo tu w Warszawie, w Polsce, a i tak tej kultury nie było, to mamy tu dla państwa no taki nowum. Laleczki Cyberberga. Czyli Cyberberg on Wagner. Proszę Państwa, to była taka wystawa, była w Teatrze Wielkim, była taka wystawa, przecież u nas tu nie ma nic takiego, co by było zmyślone. Laleczki Cyberberga. Cyberberg on Wagner. W Teatrze Galeria Opera. No to była bardzo ważna wystawa, bo sam ten Cyberberg był. Stwierdzono, że umarł w wyniku makabrycznego przypadku, nieudanej próby zamordowania pewnego kardynała. Obecnie specjaliści od medycyny. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. U nas tematy charakterystyczne, proszę państwa. U nas wydarzenia miały miejsce. Czasem rozmowy są z Ryszardą, która nie przychodzi na wernisaże, nie chce przychodzić Ryszarda. Ryszarda Czubaky. Różne rzeczy, wydarzenia, wernisaże Warszawy.
W Galerii Schody. Co było w Galerii Schody? Ten taki wiesio, kierownik z jakimś facetem, pewnie Alfonsem tej malarki, jakaś Białorusinka czy co, ładna nawet sztuka, pobili tego wiesia wielkiego, który opiekuje się matką, dobry człowiek, bo powiedział, że wernisaż, jak wernisaż, jest to otwarta instytucja, galeria i cóż takiego może być w tej piwnicy pod schodami, cóż może być, oni jego pobili, tego wiesia, bo no Warszawa coś nie za bardzo reklamuje sztukę, Warszawa coś nie za bardzo reklamuje kulturę, po co komu kultura tutaj, po co komu sztuka, tutaj jeden z lepszych wernisaży, proszę Państwa. A to jest w Galerii Milano. Galerii Milano. Wernisaż w Galerii Milano, żebyśmy czego tu nie przegapiły. Bartosz Kądziałka. Łódzki magistrat zachęcał rodziców, żeby sześciolatki posyłali do szkoły. Zatrzymanie dzieci w przedszkolach to dodatkowe wydatki z miejskiej kasy, mówi szef Wydziału Edukacji Krzysztof Jurek. 500 000 zł w tym roku przeznaczyliśmy na adaptację sal, żeby dzieciaki miały miejsce w przedszkolach. Miasto może też ponieść koszty zapowiedzianej likwidacji gimnazjów. Ich zamknięcie mogłoby wiązać się z koniecznością oddania unijnych pieniędzy, mówi Joanna Wojtkun z biura prasowego magistratu. Sporządzamy informacje dotyczące tego, jakiej wysokości, ile tych dofinansowań, w jakich latach, na jaki cel zostało wziętych. Natomiast to trudno mówić tutaj o przygotowywaniu się do zwrócenia tych dotacji. Bo jak dotąd o planowanej likwidacji gimnazjów Urząd Miasta nie dostał żadnych oficjalnych informacji. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM. Z oknami słonecznie i ciepło, na termometrach od 21 stopni w Suwałkach, przez 24 w Zakopanem i Trójmieście, 26 w Warszawie, Poznaniu oraz Łodzi, do 27 stopni we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Łasiczka, program Off-Czarek. Studio profesor Piotr Staszewski, politolog amerykanista, szkoła główna handlowa. Porównamy może potencjały militarne Korei Północnej i Południowej. Gdyby doszło, kto wygra? No więc właśnie, to jest pytanie. Jaki wynik? Jaki wynik pan obstawia? Obstawiałbym, że Korea Północna byłaby zmieciona z powierzchni Ziemi, ale Korea Południowa ucierpiałaby równie. Bardzo, jeżeli nie mówimy już o basenie, powiedzmy basenie, no ale mówimy o regionie Azji Pacyfiku, w szczególności Azji Wschodniej, to tak naprawdę odpalenie głowicy nuklearnej przez Koreę Północną spowodowałoby niepowetowane straty. Ale byłaby to jednocześnie ostatnia rakieta, której mogłaby użyć pierwsza i ostatnia Korea Północna. Zobaczmy, mają tylko jedną, to wiadomo, że pierwsza i ostatnia. Ja powiedziałem, że jedną mają na pewno, ale oblicza się 6-8. To są różnego rodzaju zasięgu rakiety i cały czas mamy zresztą testy przecież broni nuklearnej, które się spotykają z taką jednoznaczną światową reakcją, ponieważ to już nie jest sprawa tylko na Półwyspie Koreańskim, która się koncentruje, ale mówimy o potencjałach. Teraz jak wygląda potencjał? Potencjał ludnościowy. Korea Północna ma około 25 milionów mieszkańców, Korea Południowa około 50 milionów mieszkańców. Jeśli chodzi o roczne nakłady na obronność kraju, to jest około 10 miliardów w Korei Północnej i około 30 miliardów dolarów w Korei Południowej. Czyli te nakłady są znacznie większe. Natomiast liczebność sił zbrojnych to jest około 1 200 000 w Korei Południowej, plus możliwość zmobilizowania kolejnego miliona, możliwość zmobilizowania natychmiastowego. Czyli wypośrodkujmy, że około 1,5 miliona mogłoby rzeczywiście natychmiast być powołanych pod broń, natychmiast ruszyć do walki. 640 000 wojsk południowo-koreańskich. To jest też sprawa, jeżeli weźmiemy armię południowo-koreańską, to jest armia dobrze wyszkolona. Natomiast to nie znaczy, że armia północno-koreańska, pomimo tego, że często jesteśmy pod pewnego rodzaju ciśnieniem mitu, że tam wszyscy głodują, te klęski głodu lat 90. i powodzie, które były później jeszcze na początku XXI wieku, nie decydują o tym, że wszyscy cierpią tam na niedożywienie. Armia, był taki moment, że armia rzeczywiście znajdowała się na krawędzi
no powiedzmy niedożywienia, ale nie głodu, natomiast armia jest tak naprawdę dosyć dobrze zaopatrzona. Korea Północna posiada 4,5 tysiąca czołgów, tylko nie wiemy też w jakim stanie są te czołgi i jakiego typu. Korea Południowa 2400 czołgów. Pojazdy opancerzone. Ale w jakim stanie są południowo-koreańskie? Są południowo-koreańskie, to jest akurat sprzęt dosyć dobrej nowej generacji. To jest to, tam na pewno nie mamy do czynienia ze sprzętem, którym moglibyśmy powiedzieć, że jest generacji lat 50. czy 60. To jest pytanie, jaki procent tego sprzętu jest w Korei Północnej rzeczywiście w takim złym stanie. Jeśli chodzi o działa, i to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ wzdłuż linii Panmunjomu, wzdłuż 38 równoleżnika, nie linii Panmunjomu, pomyliłem się, przepraszam, jest około 6,5 tysiąca haubic rozmieszczonych od strony Korei Północnej, czyli możliwość przede wszystkim uderzenia na Seul ogniem artyleryjskim, ale oblicza się, że około 10 tysięcy dział jest do dyspozycji w armii północno-koreańskiej, około 5300 sztuk armii południowo-koreańskiej. Śmigłowce, tu znowu możemy powiedzieć, na ile stare typy dominują sowieckie w Korei Północnej. Mówi się, że około 500 śmigłowców posiada Korea Północna, około 600 Korea Południowa. Samoloty bojowe 600 Korea Północna, 500 Korea Południowa. Tylko znowu z tymi samolotami. Czy są to MIGi? Chociażby MIGi 15. A co MIG, to złe samoloty? Nie, ale na tamte czasy były bardzo dobre, tyle że czasy się niestety, czasy się zmieniły. No, jesteśmy w zupełnie innej generacji. I marynarka wojenna, 21 niszczycieli posiada Korea Południowa, zaledwie 3 niszczyciele posiada Korea Północna. Plus oczywiście, można powiedzieć, okręty patrolowe, około 300 Korea Północna. I tutaj przewaga jest, okręty patrolowe mają bardzo duże znaczenie, to zwłaszcza jest dużo incydentów na morzu, które też możemy, są oczywiście skrzętnie zanotowane. 84 okręty patrolowe ze strony Korei.